On zaczyna się śmiać. Możecie próbować, ale w czasie naszego uwięzienia, dzięki naszemu szpiegowi, dowiedzieliśmy się bardzo wiele o wasz, o tym, czym jesteście, jacy jesteście. Boże, jak słabo. Znamy twoje możliwości, Drake'u, znamy twoje możliwości, Sionach, znamy twoje możliwości, Fenrirze, i wiemy, jak was pokonać. Ojej, problem jest taki, że my się ciągle zmieniamy. No. Nie mów tego głośno. Może jeszcze nie wiesz, że się nauczyłam czasu. Wiesz co, już jest późno, skończmy to. W rzeczy samej, mam sprawy do załatwienia tam na górze. Pokazuję na miasto. My mamy ciebie tu do załatwienia, więc dobrze się składa. Wiesz co, on zaczyna rosnąć, jego twarz wykrzywia się w potwornym grymasie, zaczynają mu rosnąć mega takie długie zęby, cała głowa się wydłuża, przybierając bardzo nienaturalne kształty, i góruje nad wami taki 10-metrowy olbrzym. Im więksi są, tym głośniej spadają. Dobra. Co robicie? Kurde, ja mam jeden pomysł, konsultuję go w międzyczasie z FM. I cały czas zastanawiam się, jak wykorzystać moją nową umiejętność czasu. Na zasadzie możemy z nim chwilę powalczyć, znaleźć jego słabe punkty, po czym ja się cofnę, zanim tu przyszliśmy, spróbuję wykorzystać te słabe punkty, zanim tu podejdziemy. Wiesz co, boję się... Tylko nie wiem, jak działa to cofanie. Zabawa czasem może być trochę niebezpieczna w tej sytuacji. Zwłaszcza, że to ja trzymam love, nie? Więc jeśli bym chciała cokolwiek z czasem, to... Dorba mu! I come to Bogen! Coś w stylu, tak? Nie wiem, ja tu nie jestem głównie od walczenia. Tak patrzę na Drake'a i tak tymi oczyma pokazuję na olbrzyma. Znaczy, ja ci przekazuję love i po żonie ją wiążę. Czyli F teraz ją trzyma. Jezus Maria, bondaż z niemowlęciem. Tak. Yes. Kilka miesięcy, a tyle węzłów, ile nowych poznałam. Dobra, to... Szczerze idzie zdrowym rozsądkiem, to znaczy koźwa nie zaszkodzi spróbować, więc... robi jakiś odskok na prawo, znaczy bieg, wyciąga ten bransoletę od Shai i to tylko działa instynktownie. Może zadziała, może nie. Na razie Raging Heart też nie chce korzystać. A z czego korzystasz? Znaczy nie wiem, czy to jest bransoleta Shai, w sensie Orbital Weapon, to znaczy założenie, że może w przeszłości podobny przedmiot, w sensie, że w przeszłości to miasto mogło mieć laser. Miało na pewno, rozwalili nim przystań. Tak, mogło mieć laser, a możliwe, że technologia Shai zadziała na to. Wstecznie kompatybilne. Tak. No tak. No dobra, to... Dobra, to akurat jest... Cóż, użyjmy czegoś. O Jezu. Pol, to takie dobre będzie, jeśli draka z awianami to efekt tego, że wykryli, że ktoś im się do systemu włamał. Naprawi linię za sobą, naprawi, więc po prostu unoszę dłoń, którą ma tą bransoletę i... Pamiętam, że chyba czytałem jakąś instrukcję i wiesz, aktywuję. Okej. Celując. Ja jakby co będę tak chciała zasłonić. Tak, Drake, jak blisko tego cienia stoisz? bo zdaję sobie sprawę, że to ma zasięg noszenia liczonych w miastach. W takich dużych miastach, nie? Kilka Paryżów.
Znaczy, no, w skali bazalu to bardziej w dzielnicach, no ale... Aha. Na zasadzie takiej, że jakby walnęło w bazar, to rozwaliłoby 3 dzielnice. Nie wiem, zasięg... Far? Nie wiem, kurczę, na pewno Drake nie do końca zdaje sobie sprawę, jak potężne to jest. Wie tylko, że dobra, poproszę o wszystkich na polu bitwy Defy Danger. Okej. Okay. A ja chciałam jeszcze... W jaki sposób się bronicie? Ja się shiftuję w elementale. Okej, to jest quick thinking. Czyli? Wisdom? Inteligencja. Okej. Okay. Ja... Skupiam... Czekaj, bo jedno fustroda nie zadziała. To... staram się... Możesz odskakiwać po kamieniach, nie? Nie, po prostu, bo pewnie nie zdąży być szybszy niż fala uderzeniowa, czy tam płomieni, więc po prostu skupia kich swoich pięści, aktywuje, słychać ryk smoka i wiesz, wali w ziemię tak, żeby po prostu w nią wpadła, znaczy zaczyna wbijać się w ziemię. A myślałam, że się zasłonisz tą pięścią i zrobisz taką tarczę wokół siebie, w sensie jebnięcie na jebnięcie, takie kamehameha. To by było całkiem zabawne. Drake, bierzesz to? Biorę. Okej, powering through. Chuj. Tak, wiedziałem. O Jezu. Tak, wiedziałem, że kurwa. Czy tam w okolicy są, nie wiem, jakieś świata? Jak to się nazywa? Osłony czy coś takiego? Wiesz co, nawet jeżeli są, to nie będą miały większego znaczenia, biorąc pod uwagę, że właśnie widzisz spadający z nieba bardzo szeroki słup czystego światła i wyczuwasz jego energię. Ejciu, jestem osłonę. Ja mogę więc... być swoją zasłonią. Nie, sam sobie odpalę swoje te. Myślę, że to. Wiesz co, robię jak w tym. Kurde. Oczy mi się zaczynają świecić. Po prostu stałem plecami do tego. Nie, zasłonisz love. Nie, odpalam w sumie ten. Kurde. Ja właśnie tym się uda, że każda praktyka. Też robię shape shift, ale nie z tego, w anioła światła. Co? Jak to ma zapomóc? No odskoczył chyba. A jej pomaga? No właśnie. A nie, moment, bo wystarczy, że mogę odskoczyć. Ona, znaczy, to jest laser. Dużo, bardzo ona gorącego ucieka. Promienia, więc w przypadku Sionach to, że stała się ogniem i broni się w ten sposób przed wielkim wybuchem i większą ilością energii cieplnej, to ma sens. To też przyjemne. Dobra, wiesz co, to tak, się proszę zamienia. Więcej. To się zamienia w swoją starą formę i po prostu zaczynam stąd biec jak najszybciej. Powinienem zdążyć. Co to będzie? Shapeshift? Czy... Nie, to jest nadal Defy Danger, tylko... Quick thinking? Bardziej dexterity, bo próbujesz wyprzedzić falę uderzeniową? Okej. Okay. To jak się zmieniasz z love? To bierzesz w pysk? Tak. Zasłaniam własnym ciałem, jakby co. Okej, okay, ponieważ zasłaniasz to własnym ciałem, to musisz wziąć jakiś damage. Jak myślisz, Maverick, ile sensownie zadawać obrażeń graczom za to? Szczerze powiedziawszy, to nie jest skala obrażeń, ale jakiś debilities. A w sumie jakieś poparzenia mogłyby być. I to fabularnych. No właśnie, się zastanawiam, jak to zrobić. W momencie, gdy dym powoli opada, tam gdzie wcześniej były stepy, teraz jest taki głęboki krater. Swoją drogą ktoś może sobie przypomnieć, że Loteris kiedyś opowiadał o tym, że jak podróżował przez pustkowia, to z Zarakusem to widzieli taki wielki krater. Tak.
Tak jakby mi coś świta. Sobie się za poważne bez ciebie. Yep. No. O, tak wygląda F. Co? Nie zdążył. Tylko bez rogów. No, dobra, okej. F, trudny wybór. Nie jesteś w stanie wyprzedzić tej fali uderzeniowej bez wezwania swojej boskiej mocy. Aha, ale to wtedy pewnie będzie znaczyło, że gdzieś nie wstanie słońce czy coś. Nie, będzie większy problem. Ogólnie rzecz biorąc, on nie skupiuje. Nie. Inny jest problem. Ogólnie rzecz biorąc, inni bogowie zrobili ci taki, wiesz, primer, jak być bogiem. Aha, jesteśmy na materialnym. I bardzo, bardzo jedna z rzeczy, których nie należy robić, to nie należy osiągać boskie, znaczy nie należy sięgać bezpośrednio po swoją boską moc, jeżeli jesteś na planie materialnym. Tylko, że z drugiej strony trzymasz w pysku lofn. A czemu nie należy? Jakie są konsekwencje? Bardzo złe. I byli bardzo, byli dobitnie, mówili, że to nie są dobre konsekwencje. Aczkolwiek nie podali szczegółów, oczywiście. To jaki F ma wybór? Albo przyzwie boską moc, albo dostanie wpierdol? Albo dostanie taki wpierdol, że zostanie wyłączony z akcji. O, ale co, i razem z Lofn wrócą do jego demony? No, Lofn na pewno nie wróci. A znaczy inaczej. O, a to jest w sumie dobre. Twój awatar zostanie zniszczony. A Lofn? No, chroniąc Lofn. Dobra, to wiesz co, to wygląda tak, że biegnę, odwracam się, widzę, że nie zdążę, więc po prostu się zatrzymuję za winiątko tak pod siebie i zasłaniam. Okej. Okay. I mówię, zaraz wrócę, czy coś. Tatuś musi pójść na chwilę do domu. Tak. Okej. Okay. Ty też rzuciłeś 9 z ona, w związku z czym muszę jakąś konsekwencję rzucić dla ciebie. Okej. Okay. Energia tego wybuchu jest tak silna, że musisz zużyć tak mniej więcej 99% swojej many, żeby utrzymać swoją odporność. Czym jest mana? Nie wiem. I po prostu zużywam się, tak? Tak. Bardzo mocno się zużywasz i zostajesz na poziomach takim, jakbyś była w zasadzie zwykłą śmiertelniczką. Zwykłą śmiertelną druidką. Dobra, w tym momencie to ja wracam do swojej domeny, ale w którym czasie? W przyszłość czy teraz, w teraźniejszość? Wiesz, biorąc... Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, tylko twój awatar został wysłany w przeszłość. Kurde, ja tam nie mam jak się wrócić. Nie masz jak tam wrócić, dokładnie. To co, jednak bierzesz opcję drugą i przyzywasz swoje boskie moce? Ale... Moment, a ten demon ten cień przeżył, czy nie? A czy możemy najpierw wszystkie inne konsekwencje załatwić? Dobra, jeszcze mam takie pytanie na przykład. Dobra, nie przyzywam jednak. Bo z jednej strony... Nie, bo sobie zdaję sprawę, że w tym momencie mogę to trochę bardziej uszkodzić. Jeszcze tym bardziej przeszłość. Nie. Kurde. Nie biorę tej decyzji, biorę coś innego. Po prostu, że znikam. Okej. Okay. Drake. Tymczasem ty masz 6, w związku z czym powiem w ten sposób, że w momencie, gdy powoli odzyskujesz przytomność, nadal stoisz na nogach i tak jak miałeś wyciągniętą przed siebie świecącą dłoń, to teraz nie widzisz, znaczy nie widzisz tej ręki przed sobą i jak tak patrzysz w dół, to dalej nie widzisz swojej ręki. W sensie stracił rękę?
Tak. Czemu patrzę w dół? Bądźmy szczerzy. No, wzdłuż twojego tułowia. Rysia, spójrz na to jak na character development. No. I wreszcie ostatecznie. Czy ja słyszałam to, co słyszałam? Tak. To powiedziała. Kurwa, że Drake się za dużo masturbował. Nie tylko Polowi, wszystkim się spodobał. Z kim ty rozmawiasz tam? Ja podejrzewam, że szok z bólu jest taki, że on tylko tak tępym wzrokiem się na to wpatruje i... Nie, wiesz co, masz skauteryzowaną ranę od razu, więc nie ma problemu. No właśnie chciałam to samo powiedzieć. Ładnie zabliźnione. Tak. Czy ujebało mi jedną rękę, czy obie? A polujesz jedną, nie? Jedną. Mama ci zasłaniałaś? Jedną się zasłaniał. Yep. No i w tym momencie... Wiesz co, Albion wisi sobie w takiej bańce innego czasu. Aha. Małpa jednak, kurwa. Pył powoli opada. Widzicie na środku tego kanionu takie gruzowisko, które powoli zaczyna się ruszać. Taki jakiś wielki głaz odlatuje gdzieś w bok i cień powoli wstaje, patrzy na was i stwierdza, okej, to bolało. Kurwa, rzucam się po lofnie. Dobra, wiedząc, że... Ciężko dysząc z takim półprzytomnym wzrokiem, staję, patrzę na niego, wiesz. Przechylam ciało tak, że wiesz, ręka, którą mam, tak unosi, wiesz, góry. Wiecie, taka pozycja tylko jednoręczna, mimo tego, że może nie mieć szans i tak staram się osłaniać. Kurde, to była ta ręka z bransoletą? Możesz to zrobić jeszcze raz? Nie, było powiedziane, że ten laser strzela raz, a potem trzeba go odładować. Tak. Shit. Dobra, ale jak tak... Jak wygląda ten... ten cień? Taki 10-metrowy brzydal o nieco pływających kształtach. Ale wygląda jakby mocno oberwał? Nie jesteś w stanie ocenić. Kurde, mam tak słaby zasób uderzania. Ale mogę się rzucić na Drake'a i spróbować mu balansnąć tą łapę. Tak! Może nie odrośnie, ale... Może nie będzie bolało. Albion! Czy jesteśmy w stanie wysłać go do tego wygwizdowa, z którego się wyrwał? Nie wiem nawet jak się wyrwał, więc nie mam dlatego pojęcia jak zacząć próbę wysłania go z powrotem. Dobra, pytanie jak na moment, wiesz... się zorientowałem, co prawda jestem w niejakim szoku. Kuźwa, bo próbuję wykminić jakim charakter skojarzyć tą Darkshire, że... Aha! Że to może być jego anchor point. Może trzymałeś tą kulkę w tej ręce, ona się rozjebała? Nie. Specyficznie powiedziałem, że tej kulki nie miałem. Tak, przypominam, błękitny to jest źródło energii. Sygnatura energetyczna Shai. Jak ci tę kulkę opisywałem? Może jest ciemno. Nie, dobra, ale to też było. Czarna kula z niewielkim ognikiem błękitnego światła. No, dobra. To ja... Tak... Znaczy nie idąc na kolejny atak, tylko
bardziej skupiając się na tym, żeby uniknąć bycia rozerwanym na strzępy, przynajmniej na parę momentów. Nie wiem, staram się wykminić, czy jeżeli zniszczę tą kulkę, to coś mu to zrobi? Znaczy, nie wiem, czytanie sytuacji, próba znalezienia jakiegoś rozwiązania. Powiem w ten sposób, samo zniszczenie kulki nic nie zmieni, ponieważ on już tu jest. A czy możemy wykorzystać energię tej kulki, żeby jego pokonać? Może ja bym mogła spróbować wyciągnąć z tego coś, co mu zada obrażenia. Nie, jeśli Drake by na przykład wpadł, że ta kulka to jest to, co go tu przyzwało i to jest źródło energii Shai, które może kontrolować cię, nie może je zabić? Czy może mając tą kulkę mogłabym... czy to jest elementem? Wiesz, przede wszystkim z tego, co kojarzę, kupa czekania. Kuźwa. Właśnie tego nie przedłużać, bo w sumie czas mi się No właśnie, czas się kończy. To po prostu stwierdzam... fuck this shit. Najwyżej stracę drugą rękę. Czekaj! I unoszę Raging Heart, celując w cienia. Na to się rzucało z wolejem, Maverick? Tak, to jest na dex. Ma źródło energii, którym akurat jest Shaya z odrobiną energii, Darkfire z odrobiną energii własnej Shai. Zaraz ci nawet sam ruch kopiuję. Spoko. Znaczy kartę mogę twoją widzę przecież, bo mam. Mam. Który to jest ruch? Jak się nazywa? Raging Heart jest zapisany. A dobra, widzę, mam. Jako item. O chuj. Dobra, no Dex jest moim najlepszym tym. Prawda? Ale zobaczymy. Czekaj, co chcesz robić? Czy mam odskoczyć wystarczająco daleko? Wali kolejnym devlazorem. A to się pytałem, czy można to zrobić i mówiliście, że nie. Ale innym. Yep. Znaczy, to nie jest tak, że Shaya miała tylko jeden devlazor. Yep. Dobra, kurwa. Dobra. Kostki. A to... Nie róbcie mnie w chuja. Moment, Yes! Dobra, 12 plus czytam opis. Your target gets annihilated scenario behind him also. No to pewnie typowo animcowym, no to zabolicie bardziej. I odpalam drugi laser. O, mam nawet obrazek. Jak to było? Roll to orgasm. Rysia się dzisiaj przygotowała. To był pierwszy wystrzał. Dobra, to teraz mam znajdę drugi. Explosion! Teraz powinieneś zemdleć. Czysto technicznie na drugim to powinniście coś znaleźć teraz. No, ja technicznie rzecz biorąc mógłbym coś znaleźć. Bo dostał Excelion Buster. Tak. Czyli to jest bardziej ukierunkowane, tak? Nie tak, że rozpierdala wszystko? Tak. Czyli nie muszę spierdalać, bo już chciałam się shiftować w niedźwiedzie. Znaczy, co rozumiesz przez nie tak, że rozpierdala wszystko? Znaczy, rozpierdala wszystko w określonym kierunku mniej więcej, nie? No właśnie tak. O to się pytam. Nie, że psuje kilka miast dookoła, tylko powiedzmy kilkanaście metrów. Tak, no ogólnie rzecz biorąc to pewnie... Ogólnie rzecz biorąc rzuciłem obrazek, jak to wygląda. Tak. Starlight Breaker. Loterii z Zarakusem opowiadali, że to nie dość, że kanion, to jeszcze jakieś... Znaczy, krater na środku, a wzdłuż był taki długi kanion, nie? Tak.
Tak, i podejrzewam, że... Znaczy tylko staram się wytrzymać uprzytomności na tyle długo, żeby zobaczyć, jaki jest efekt, a potem podejrzewam, że w związku z tym wszystkim i energia, jaką musiałem próbować opanować z tego urządzenia, przeciążyła moje ciało. Okej. Okay. Więc... Czyli innymi słowy, na polu walki została teraz już tylko Sioda zdepowerowana z dzieckiem w rękach i Albion. Ej, jak zdepowerowana? No zdepowerowana. Jak byłam normalną druidką, to też byłam spoko. Weź, mogę się shiftować dalej. No dobrze, tak, możesz. Nie, znaczy, jeżeli bym za... Co, co z... Znaczy, bo ja bym podbiegła do Drake'a, jak on upada i go spróbowała jednak trochę balans. Będzie żył. Twoja profesjonalna diagnoza mówi, będzie żył. Okej. Dobra. Natomiast tam, gdzie stał cień, tam, gdzie stał ten gigantyczny cień, teraz widzisz takiego małego cienia, mniej więcej 1,50 m, który wydaje z siebie dziwne odgłosy i zaczyna powoli iść w twoim kierunku, ale tak jakby każdy krok sprawiał mu wiele bólu. Ach. Dobra. To ten moment, w którym coś muszę rzucić jednak, tak? No to... Kurde, a Drake jest przytomny? Nie. Dobra, to myślę, że... On zaczyna, znaczy cień zaczyna mówić coś do ciebie, że... Jeśli nie ja, to przyjdą następni. Uwolnimy się z tej klatki i... Ten wszechświat będzie nasz. No, nie wydaje mi się. Dobra, bo zrobiłabym coś innego niż ogień. Shiftowałabym się w coś chamskiego. A niech będzie ognisty niedźwiedź. Czyli jednak nie ogień. Jednak nie ogień, no. A bo w ogóle zapomniałam, bo ja mam ruch, że kiedy biorę damage'a, kiedy jestem shiftnięta, to mogę wybrać, żeby wrócić do mojej postaci, żeby zanegować obrażenia, to w sumie mogłam po prostu lasera zamiast. Ale dobra. Walić, no tak, i to ci zabrało 99% twojej mocy. Tak. Dobra, to shiftuje się po prostu w niedźwiedzia. A nie obrażenia. A nie obrażenia. No. I to, żebym nie spadła na ziemię, się nie rozjebała. No. Jak baner. Pokażę ci, kim jestem. O, dobra, to robię tą moją chimerę, shiftuję się i szarżuję na niego. Mam rzucać na shiftowanie? Nie musisz. Okej. Okay. I jak jestem czymś niebezpiecznym, to moje obrażenia to są D8. Okej. To poproszę Hack and Slasha. Tak. Ach, legendarny combat professor w Sionach. Za każdym razem. Dobra, to jest mniej więcej tak, że bez problemu unika twoich ciosów, próbujesz użyć na nim ognia i kompletnie nie przynosi to rezultatu. W końcu on zadaje ci potężny cios z góry, wbijając cię dosłownie w ziemię i mówi, mówiłem, że jestem na was przygotowany. Dobra, to myślę, że teraz mogę użyć shida i się odshiftnąć, jak on mnie jebnął, żeby tak. Nie dostać. Okej. Okay. Shaya, jak bardzo już się rozpadłaś? Szczerze powiedziawszy, za chwilę cała moja energia zrobi wielki boom. Gdzie jest twoja energia? Co robisz? Prawdopodobnie kombinuję, jak przenieść się na plan eteryczny, żeby nie rozwaliło tej kapsuły, w której jestem. Ale wiesz, że ta ściana, którą Albion wcześniej zrobił, nadal pokazuje ci sytuację z pola bitwy? O, oh, łeb. Fenrir wyeliminowana, Drake wyeliminowany, Sionak wbita w ziemię. Moment, jeszcze nie umarłam. Jeszcze? Okej, okay, dobra. Więc to, co robię, to wychodzę z tego i pulsujący energią, gubiąc krawki siebie i mocno się zataczając, idę w stronę tego cienia.
Łapię tą pękniętą kulę, przytulam tego cienia i przenoszę się na eteryczny. Okej. A wiesz co, jak do niego podchodzisz, to on patrzy na ciebie z przerażeniem i mówi coś w rodzaju... Nie, przecież ja chciałem dać ci życie, jakiego zawsze pragnęłaś. Wyczuwam twoje, to czego chcesz przez naszego szpiega. I dałem ci właśnie to, czego chciałaś, więc dlaczego? Faja odpowiada... niebiosa nie pragną mego szczęścia. I oboje znikacie. Och! I nie użyłam mojego czasu, no. To nie tak, że na planie te właśnie nie zostały uwolnione olbrzymie ilości energii, nie? Tak. A gdzie jest ten plan eteryczny? Tuż obok zim materialnego, ale to nie powinno zrobić dużych problemów. Aha, bo myślałam, że mogłabym spróbować tego użyć, żeby ich gdzieś wysłać, poza czas na przykład. Żeby tam wybuchli. Znaczy tam, gdzie dostacie nie siedzieć, czy co? Tak. To by było zajebiste. Jakby Szaja wróciła razem z tym cieniem tam, skąd on wyszedł, żeby i wybuchnąć ich wszystkich. Nie, tak, to wybuch jest na eterycznym. Załatwianie głównych bossów przez znikanie i poświęcenie. Tak. No dobra, i ja myślę, że epilog jest taki, że z pomocą Albiona udaje wam się uruchomić kapsułę tak, żeby wrócić do właściwego czasu. Po drodze upewniacie się, że aksjomita czasu jest naprawiony. I przestał rozlewać kawałki siebie wszędzie dookoła. Albion mówi coś na temat, że boi się zostawiać tę kapsułę w waszych rękach, więc będzie ją trzymał u siebie i to nie zostaje poddane pod dyskusję. Nie, myślę, że ją zniszczymy i nie będzie w niczyich rękach. Wiesz, śmiem twierdzić, że to nie jest tak, że on pewnie nie wmontował tam cikatu czegoś, co pozwoli mu się szybko was pozbyć, nie? Tak. I mniej więcej w tym momencie zostajecie wykopani gdzieś w domenie EFA i kapsuła znika. Nie, chcę ją zniszczyć. Nope. Kiedyś to się jeszcze może przydać. Dobra. Ja jeszcze chciałam, jak przechodziliśmy przez plan czasu, próbować w sensie spróbować wykorzystać to, co się nauczyłam od tych, od elementali czasu. Żebym nie robiła YOLO następnym razem, kiedy będę chciała spróbować coś. Okej. Za pomocą Elemental Master możesz zmieniać szybkość upływu czasu. Czyli mogę biegać to jak tamten kolo? No, z czasem tak. Ale tylko na siebie, czy na innych? Na takiej zasadzie, aha, czy na kogo będę chciała? Powiedzmy tak, na razie powiedzmy, że będziesz umiała robić to na siebie, a jeżeli będziemy dalej grać, jeśli będziesz dalej kiedyś grała w Sionach, to się będziesz nauczyć innych sztuczek, tak? O kurde, super. Z manipulowania czasem. Dobra, sztuczki, nie sztuczki. Czy jak wygląda epilog dla Drake'a, żebym ja mógł się zwinąć? Okej, epilog dla Drake'a wygląda tak, że... no, wiesz co, jest taka scena, jak idziesz powoli przez takie długie pole zielonej trawki, łagodnie powiewa wiaterek, rozwiewając lekko twoje szaty. I dochodzisz tak u podnóża góry, widzisz ścieżkę prowadzącą w górę. Ta ścieżka jest, znaczy na samym początku tej ścieżki jest taki pięknie, bardzo mocno rozbudowany łuk triumfalny i widzisz w tym łuku stojące dwie postaci. Jeden to jest Jupiter, a drugi to taki psowaty Archon. Mhm. I obaj na twój widok robią lekkie skinienie głową. Jupiter mówi, że czas rozpocząć naukę. Przedstawiam ci twojego pierwszego mistrza. Pies!
Dobra. Humanoid z psią głową, ruda sierść i wielki miecz na plecach. I czerwone skrzydła. Chyba go spotkaliśmy. Tak. To jeden z tych, co się Darek kłócił o to dziecko z nimi? Kłócił, testowali mnie. No tak. To była część testowania. Dobra. Cierpliwości. Tak. To jest skinienie Penny. Przynajmniej w kwestii Drake'a Fade to Black. Mhm. No dobra, ale cel wykonałem. Chyba, tak? Tak. O, ja w ogóle myślę, że jeśli chodzi o ten czas, to raczej z shapeshifta ona powinna siebie. Nie, to jest, ogólnie rzecz biorąc, masz teraz władzę nad elementem czasu, tak samo jak...